Cześć, witajcie tu Jojoce. Witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj mamy kolejny odcinek Raskoni. I jeżeli będę w tym filmie kaszleć albo wyciągać nosem, to nie zdziwcie się, ale jestem trochę przeziębiona, także musicie to przeżyć, jeżeli będę kaszleć, ale to nieważne. Dzisiaj opowiemy sobie o rasie American Pied Horse. Tak. Na pewno to dobrze powiedziałam. American Pied Horse. W zasadzie Pied Horse, bo już tylko. Nie wiem, czy to będzie długi odcinek, czy krótki, zobaczymy. Ale chyba będzie krótszy niż zwykle, bo udało mi się znaleźć tylko w jednej książce o tej rasie. Także zapraszam do oglądania. Ponadczasowa legenda USA. Plamy o najróżniejszych kształtach i kolorach czynią z każdego Pied Horse unikatowy egzemplarz. Pied Horse, czy też Pinto Horse, pojawia się w ponadczasowych legendach i opowieściach, które stały się międzynarodowymi bestsellerami, zaadaptowanymi z kolei na potrzeby niezapomnianych filmów. To fascynujące zwierzę rodem z sagi o Dzikim Zachodzie, a także niekwestionowany bohater historii związanych z nim ludzi. Początki jego historii plasują się w okolicach roku 1519, kiedy hiszpański odkrywca Hernán Cortés dobył do brzegów Ameryki w poszukiwaniu sławy i fortuny, a przywiezione przez niego konie miały ułatwiać jego ludziom podróże przez ziemię Nowego Świata. Jedno z tych zwierząt o sierści w biało-kasztanowate plamy spłodziło krzyżówki z miejscowymi mustangami, dając początek amerykańskiemu Pied Horse, dziś słynnemu na całym świecie. Na początku XIX wieku zachodnie równiny były zasiedlone przez stada koni, wśród których królowały oryginalne i niepowtarzalne Pinto. To właśnie dzięki barwnej okrywie, a także wydajności w pracy te nietuzinkowe i efektowne zwierzęta stały się ulubionymi wierzchowcami amerykańskich Indian, a szczególnie Comanchów, którzy wkrótce stali się hodowcami rasy, jednej z obecnie najpopularniejszych na świecie. Silny muskularny i szybki Pied Horse jest znakomitym współpracownikiem na ranczach. Jest pracowity, wielkoduszny i sprawnie obchodzący się z bydłem. Jak również potulny, inteligentny, a do tego łatwo przyswaja wiedzę i radzi sobie z każdym zadaniem. Na odcinku ćwierć mili potrafi prześcignąć Volbluta, a jego umiejętności sprinterskie dają się poznać zwłaszcza w slalomie, gdy w pędzie omija słupki w zawodach pole bending lub beczki w bike racing. Znakomicie pracuje również z bydłem na zawodach rodeo, w dyscyplinach takich jak cutting, team penning, roping czy working cow, bądź reining, gdy tymczasem jego elegancja i wdzięk w ruchu czynią go idealnym wierzchowcem do jazdy rekreacyjnej. Słowem, przoduje on we wszystkich dyscyplinach typu western. Konie Pied Horse są niepowtarzalne z powodu wybarwień sierści. Właściwie podstawowe są takie same jak u innych ras, lecz wyróżnia je bogactwo barw i kształtów. Amerykańskie Stowarzyszenie Pied Horse, American Pied Horse Association, wyróżnia trzy rodzaje wzorów. Tobiano, Overo i Tovero, odznaczające się indywidualną charakterystyką. Niestety konie mi się poprzewracały, ale to były właśnie wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć o Pied Horse. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Tyle widzieliście właściwie większość moich koni Pinto, czyli Mustang, Niro, Carino, Sydney i Rafion. Wszystkie są z firmy Schleich. Tutaj mamy 2016, 2017, 2016, jeżeli dobrze pamiętam. 2.15, a ten nie wiem, ale też Schleich, także no, jeżeli filmik Ci się spodobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, nie zapomnij napisać mi miłego komentarza oraz zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, oraz naciśnij dzwoneczek,
żeby pojawiały Ci się wszystkie powiadomienia o moich nowych filmach. I jak zwykle zachęcam do czytania opisu, bo tam znajdziecie źródła, które użyłam do dzisiejszego filmu. Oraz mam linki do moich mediów społecznościowych oraz informacje o tym, czym montuję, jaką mam muzykę oraz jaką kamerą nagrywam. Także życzcie mi zdrowia i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!